Sponsorem podcastu Zarychta na Solo są polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl. Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta, czas na 77. odcinek Zarychty na Solo. Dzisiaj krótkie omówienie tego, co się stało ostatniej nocy w NBA, zapowiedź najważniejszego spotkania najbliższej nocy, a także trzy newsy dotyczące Markela Fultza, J.R. Smitha i Nezala Valentina. Na początek to, co się stało we wtorkową noc. LA Clippers przyjechali do Wizards. Marcin Gortat pierwszy raz zagrał od dłuższego czasu przeciwko Johnowi Wallowi. No i niestety Clippers przegrali to spotkanie, mimo że zdobyli szybkie prowadzenie do 19-punktowe w pierwszej kwarcie. Koniec końców jednak przegrali, bo w czwartej kwarcie trójka Jeff Green, John Wall i Bradley Beal w sumie zrzucili się na 30 punktów, odrobili straty i w końcówce wygrali ten mecz. Bardzo niefajnie zachowali się ogólnie Wizards. Zwyczajem ostatnio w NBA stało się, że gracze, którzy dosyć ważną rolę w danej drużynie pełnili, gdy przyjeżdżają pierwszy raz z powrotem do swojej drużyny, to dostają jakiś upominek. Najczęściej jest to w formie wideo z jakimiś akcjami, tymczasem Marcinowi Gortatowi to się nie dostało. Natomiast dostali to jacyś goście, którzy pracują swoim głosem na meczach Wizards, jacyś DJ-e, tego typu sprawy, więc naprawdę słabo to wyszło. No i po prostu wstyd, jak dla mnie. W drugim spotkaniu Toronto Raptors pokonali na wyjeździe Orlando Magic. Grał Kawhi Leonard, który tym razem nie miał odpoczynku, ale nie zagrał jakoś wybitnie. Natomiast punkty decydujące o zwycięstwie na pół sekundy przed końcem zdobył Danny Green. Brooklyn Nets pokonali będących w dołku Miami Heat. Heat przegrali już chyba piąte spotkanie z rzędu i jeszcze się nie, na własnym parkiecie oczywiście, jeszcze się nie zdarzyło w historii tej drużyny, żeby mieli serię pięciu spotkań z rzędu przegranych u siebie i awansowali do playoff w tym samym sezonie, więc to może być bardzo zły prognostyk dla nich. Nie pomógł powrót Dwayna Wade'a, który odpoczął trochę sobie po narodzinach dziecka. No ale tak jak mówię, to nie wystarczyło. Heat dalej grają bez Gorana Dragicza, nie grał też Tyler Johnson, więc problemów ciąg dalszy, bilans już 6-11. I w ostatnim spotkaniu Portland Trail Blazers wygrali z New York Knicks. Dość niespodziewanie ten mecz był bardzo wyrównany i Blazers długo się męczyli. W trzeciej kwarcie musieli odrabiać 10-punktową stratę nawet. Natomiast ostatecznie wywieźli zwycięstwo, co się liczy. Knicks natomiast znów zmienili piątkę. Nie wiem już, która to była pierwsza piątka inna w tym sezonie, natomiast po raz pierwszy wyszedł w niej Mario Hezonja i już tylko z tego składu Ron Baker i Luke Kornet nie wyszli w tym sezonie w pierwszej piątce, więc zobaczymy, kiedy i oni dostąpią tego zaszczytu. Jeśli chodzi o zapowiedź meczu najbliższej nocy, meczów jest ogólnie dosyć sporo. Natomiast ten najważniejszy, ten najbardziej emocjonujący, myślę, to spotkanie Golden State Warriors z Oklahoma City Thunder, czyli kolejne starcie Kevina Duranta z Russellem Westbrookiem. Jeśli chodzi o kursy na to spotkanie, to kurs na Warriors wynosi w tej chwili 1,83, a kurs na Thunder 1,90. Natomiast oczywiście pamiętajcie, że te kursy są zmienne i mogą jeszcze w zależności od tego, jak się będzie układała sytuacja, kto będzie grał, kto nie będzie grał, mogą jeszcze się zmieniać w ciągu dzisiejszego dnia. Thunder odzyskali w poprzednim spotkaniu w Sacramento Kings Russella Westbrooka, który zagrał, natomiast Kings Thunder przegrali to spotkanie, natomiast na pewno cieszą się, że Westbrook z powrotem jest, chociaż nie ma co mówić, bez niego szło im naprawdę bardzo dobrze. Warriors z kolei wciąż będą bez Draymonda Greena i bez Stepha Curry'ego, którzy leczą urazy i jest to na pewno szansa dla Thunder. Jest to szansa dla Thunder chociażby dlatego, że widziałem ostatnio statystykę na Twitterze, że odkąd Steve Kerr przejął drużynę Warriors i Stephen Curry nie grał w tej drużynie, to bilans Steve'a Kerra jest 22-22, czyli bez Curry'ego są drużyną na 50% zwycięstw. I ostatnie spotkania też to udowadniają, bo Warriors przegrali 3 razy z rzędu. No i sam Kevin Durant i Klay Thompson nie wystarczają do tego, żeby wygrywać. A nie będzie też wciąż Draymonda Greena, który ma problem z urazem i być może spotkanie Thunder jest ostatnim, które odpuści, no ale na pewno jeszcze w tym spotkaniu go nie zobaczymy. Thunder już w zeszłym sezonie 2 razy udało się ukąsić Warriors, w tym raz w Oakland i to wtedy Warriors grali w pełnym składzie z całą swoją czwórką gwiazd.
Także to jest najciekawszy mecz, który zdecydowanie wam polecam, chociaż też oczywiście możecie zajrzeć do Cleveland, żeby zobaczyć, jak przywitany będzie w powrocie do swojego byłego klubu LeBron James. Także będzie na pewno dosyć sporo ciekawych rzeczy najbliższej nocy. Jeśli zaś chodzi o newsy, to chciałem zacząć od sprawy Markela Fultza, który na najbliższe kilka dni opuści zespół. Z tego względu, że ma udać się do specjalisty, własnego specjalisty od kontuzji barku, z którym w poniedziałek ma przejść badania i dopiero po tych badaniach ma zapaść decyzja, co dalej. Fultz bowiem, no, znowu, jeśli pewnie widzieliście, zaczął rzucać w bardzo dziwny sposób. Być może to ponownie jest jakiś uraz barku, chociaż jak mówi Elton Brand, generalny menadżer drużyny, badania, które przeprowadził zespół, nie wykazały żadnych uszczerbków na zdrowie, jeśli chodzi o Fultza, więc wydaje się, że ten konflikt pomiędzy nim a klubem zaczyna narastać. Fultz nie będzie trenował, nie będzie grał do poniedziałku przynajmniej, bo w poniedziałek ma to spotkanie z lekarzem. I zobaczymy, co dalej będzie. Trochę się to zbiegło z ostatnimi wydarzeniami w drużynie, mianowicie najpierw po wymianie Jimmy'ego Butlera Fultz został przesunięty na ławkę rezerwowych, bo Brett Brown chciał mieć więcej możliwości rzutowych, żeby rozciągać defensywę, i przesunął JJ Redicka do pierwszej piątki w miejsce właśnie Fultza. Ale tego, jakby tego było mało, to jeszcze w ostatnim spotkaniu Fultz stracił miejsce nawet z ławki rezerwowych i w drugiej części meczu wyszedł TJ McConnell, a nie on. I wydaje się, że to gdzieś tam przelało czarę goryczy, bo Fultz chciałby grać, chciałby móc wrócić do dawnej dyspozycji. Zresztą jakiś czas temu zaprzestał współpracy z trenerem rzutowym, z którym wcześniej pracował w Filadelfii, trochę poniekąd dając do zrozumienia, że jego też obwinią o zaistniałą sytuację, więc nie zdziwię się, jeśli Fultz i jego agent zaczynają nalegać na wymianę, żeby zawodnik odszedł z drużyny, no bo w końcu mamy do czynienia z numerem pierwszym draftu z 2017 roku. No i jeżeli jest w takiej sytuacji, że po prostu nie może grać albo gra bardzo małe minuty, to chciałby się jeszcze móc odbudować, żeby nie popaść zaraz w taką historię, jaka miała miejsce chociażby w przypadku Antonego Bennetta, którego nie ma w NBA już w ogóle. A Fultz na pewno chciałby się tam utrzymać, ma na to papiery, więc ja życzę mu jak najlepiej. Chciałbym, żeby zaczął grać, nawet jeżeli to nie będzie w Filadelfii. Drugi temat, J.R. Smith jest na wylocie z Cleveland Cavaliers. To nie jest coś, czego się nie spodziewaliśmy, no bo wiadomo, że Cavaliers po odejściu LeBrona mieli się przebudowywać. No i jednymi z ofiar tego typu rzeczy najczęściej są gracze doświadczeni, wiekowi, a takim jest właśnie Smith. Natomiast wydawało się, że wcale nie będzie to jakaś historia medialna, tylko po prostu spokojnie w zaciszu gabinetów zostanie dogadana jakaś wymiana, ewentualnie wykupienie jego umowy. Natomiast jak się okazuje, tak nie będzie. Smith bowiem udzielił wywiadu serwisowi The Athletic, w którym powiedział wprost, że jego zdaniem Cavs tankują, że nie zamierzają wygrywać, że chcą rozwijać młodych zawodników, ale przede wszystkim chcą zdobywać jak największe szanse na to, żeby wyciągnąć wysoki pik w najbliższym drafcie. No i to spowodowało, że Cavs bardzo szybko po opublikowaniu tego wywiadu umieścili informacje na swoich serwisach społecznościowych, że dziękują Smithowi za wszystkie lata gry, że są mu bardzo wdzięczni, jemu, całej rodzinie, ale że więcej już nie zagra w barwach ich zespołu. Więc trochę sami sobie w tym momencie strzelają w nogę, jeśli chodzi o pozycję negocjacyjną, więc podejrzewam, że będą musieli się go pozbyć, nie wiem, za wyjątek od wymiany od kogoś, jeżeli ktoś w ogóle będzie chciał Smitha przejąć, bo mówimy w końcu o graczu, który nie myśli za bardzo na boisku, który nawet zatracił swoją skuteczność rzutową, więc zobaczymy, czy ktoś się skusi. Wydaje mi się, że nie jeśli chodzi o wymianę, natomiast co najwyżej po wykupieniu. Jeśli chodzi o kontrakt Smitha, to w tym sezonie jest to 14,7 miliona dolarów, w przyszłym 15,6, ale z tych ponad 15 tylko 3 800 tysięcy są gwarantowane, więc to może być ewentualnie jakiś pomysł na oddanie Smitha na przyszłość. No i trzeci news, nieprzyjemny. Denzel Valentine nie zagra w tym sezonie. On od początku rozgrywek nie występował, narzekał na kontuzję kostki. Jak się okazuje, po dokładniejszych badaniach cierpi na stałą niestabilność tej kostki. 26 listopada, czyli za niecały tydzień, przejdzie operację rekonstrukcji kostki, co spowoduje, że nie będzie dostępny do gry przez 4 do 6 miesięcy, czyli tak naprawdę przez cały sezon.
Jest szansa, że zobaczymy go w lidze letniej, ale to pod warunkiem, że Bulls zdecydują się po prostu, że chcieliby go zobaczyć w trakcie tych rozgrywek. Jeżeli nie, no ma być gotowy od początku czerwca, czy nawet od początku lipca do trenowania i przygotowywania się do kolejnych rozgrywek, więc wtedy najwcześniej go zobaczymy. Okej, dzięki na dzisiaj, dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Sponsorem podcastu Zarychta na Solo były polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl.